Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nowa gra typu IO, czyli Splixio. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc tak wygląda ekran logowania do gry Splixio. Splixio jest to połączenie Agario z Slitherio, tak naprawdę wszystkich tych gier. Tutaj macie narysowane mniej więcej, o co chodzi w tej grze. Wy jesteście właśnie tym teraz zielonym, co tutaj jedzie. Macie pola i musicie zdobyć jak największą przestrzeń, przemalować na swój kolor. Wlatując w siebie zabieracie pole, no po prostu zabijacie innych, więc to jest właśnie ze Slitherio, a resztę jest z Agario, bo musicie przejmować. Zaraz wam wszystko pokażę, ja to zagrałem dzisiaj raz i właśnie, to jest, jesteśmy Manojek, jesteśmy takim czerwonym, czy nawet bordowym ludzikiem. Ta gra jest bardzo komputerożercza, że tak nazwę, nie wiem czemu, ale gra dość laguje, chociaż nie jest to jakieś mega, myślę, uciążliwe. Jak widzicie, mamy czerwone i kiedy wychodzimy poza czerwone, możemy zaznaczyć sobie kolorem dalszą część mapki. W lewym dolnym rogu mamy nasz ranking. Jesteśmy obecnie 51 osobą na 76. Na razie ta gra nie jest dość popularna, bo jest chyba dość nowa. Ja ją zobaczyłem oczywiście na YouTubie, pomyślałem, fajna gra, czemu by nie? Graliśmy dużo w Slitherio, graliśmy dużo w Deepio. Chociaż Slitherio, samą grę wspominam bardzo fajnie, ale kurde, mam jeden odcinek taki, w którym zdobyłem tam 36 tysięcy. Jest to jeden z najlepiej oglądanych odcinków na moim kanale, ale kurde, tam mnie tak zhejtowaliście, że smutno mi było. Dlatego już nie nagrywam właśnie Slitherio. Ale to pewnie przez to, że dużo przeklinałem, a zresztą ludzie, którzy to oglądają, to są tacy, wiecie, takie figo-fago, o Jezu, bo ja miałem więcej, to dam łapkę w dół. Ja, to tak smutno mi się zrobiło. No, ale na razie idzie całkiem dobrze. Zdobywamy tutaj dużo punktów. Nikogo jeszcze nie spotkaliśmy, może dlatego, że jesteśmy przy samym krańcu mapy, ale to nic nie szkodzi. Pozdobywamy jak najwięcej, jesteśmy 37 tutaj osobnikiem. Myślę, że no, jak zawsze cel numer jeden to zdobyć jak najwięcej, żeby wejść do top 10. To myślę, że mnie ucieszy. No i jak się zabija tutaj, zapytacie. Jak widzicie, tutaj mamy zielone pole naszego przeciwnika. Zabija się bardzo prosto. Jeżeli ktoś przetnie nas, albo my sami siebie przetniemy, to giniemy. Więc jeżeli teraz ktoś by tam u góry wleciał w mojego węża, że tak to nazwę, to po prostu bym umarł. O, teraz on próbuje, ale mu się nie udało, więc udało mi się uciec. Ale teraz nie wiem do końca, jak by to zrobić, żeby go przeciąć. Troszkę się boję, że mi się to może nie udać. Więc, on tutaj, widzicie, próbuje po moim tym jechać. O Jezu, zrobiłem źle. A, nie zdążyłem, jednej kratki mi zabrakło. Byliśmy 22 wężem, ale widzieliście już, o co chodzi. No ale dobra, nie poddajemy się, jesteśmy teraz różowiutkim tutaj wężykiem. Chodzi o to, że nie opłaca się wychodzić bardzo daleko od swojego koloru, bo kiedy jesteście poza swoim kolorem, łatwo można was tutaj zniszczyć i na przykład ja teraz zniszczę tego niebieskiego. Patrz. Aha, sam w siebie wleciałem, Jezus. Mogłem go zniszczyć, chyba, chociaż w sumie za niszczenie kogokolwiek nie dostaje się punktów, nie? Tak mi się wydaje, że niszcząc kogoś nie dostajemy punktów. Ale no, chociaż może. O, teraz mogę go na przykład zniszczyć. Zniszczyłem. A, dostałem 500 punktów. To nie najwięcej, ale zawsze coś, prawda? Chociaż nie no, 500 punktów to jest dużo, patrząc na to, ile punktów mają ci najlepsi. Tutaj kolejnego zabijemy. No, pięknie. Dlatego nie opłaca się wychodzić daleko od swojego koloru, bo bardzo łatwo można po prostu natknąć się na złych ludzi. I teraz, idąc w dół, ja sobie tutaj ładnie zaznaczę. I zobaczcie, całkiem duży kawałek tutaj miejsca zająłem. A przy okazji jestem mniej więcej ochroniony przed innymi. I tutaj, no pewnie, o, tam jest jeszcze jeden. Czy uda mi się go złapać? Myślę, że spokojnie, bo on jakoś bardzo daleko poszedł. Nie wiem w sumie czemu. Chyba, że wiem. O, myślałem, że tutaj we mnie ktoś wleci. No bo widzieliście, ja teraz wleciałem naprawdę daleko, więc byłem dość łatwym celem. No, jesteśmy już 28 osobnikiem, ale to dlatego, że zabiliśmy aż trzech. No i co? I tutaj jest niebieski świr, znaczy żółty świr. Uff, ale mi się udało. Ale patrzcie teraz.
O, tutaj jest taka mała wojenka, co? Wleciał we mnie, kurde, no pokonał mnie. A no była wojenka, było całkiem fajnie. Dlatego mówię, fajna jest ta gra. Bardzo się przyjemnie gra, muszę przyznać, więc spróbujemy oczywiście raz jeszcze różowiutkim kolorkiem. Chyba to jest różowy, nie? Kto tam jest pierwszy? Pierwszy jest Twinki, który ma 11 tysięcy. XD jest drugi. O-o. No i znowu sam w siebie wszedłem. Kurde, tak nie można. Ale no dobra, no spróbujmy. Ja wiem, że wy jak zawsze powiecie, że wy to jesteście lepsi w tą grę. Ja to rozumiem, ale ja po prostu gram w gry, żeby się dobrze bawić. Troszkę mnie męczy te takie, bo to jest takie trochę ścięte, nie? No patrzcie jaki lag. Ale to wydaje mi się właśnie, że to jest wina jeszcze serwerów, a nie mojego komputera. No gra jest dość nowa, pewnie nie mają jeszcze jakichś mega mocnych serwerów wykupionych, a gra już całkiem sporo osób. Teraz na przykład skręciłem i prawie mogłem przez to przegrać. Zobaczcie, właśnie, zleciałem sobie spokojnie, a nie zaznaczyło mi, więc mogłem lecieć i nigdy bym nie wygrał. Dziwne to troszkę takie. Ten, który był pierwszy, zginął, chyba że na inny serwer nas wrzuciło. To by było ciekawe, jeśli tak jest, że wrzuca nas cały czas na inny serwer. Jesteśmy gdzieś na środku mapki. Tak specjalnie położyłem kamerkę, żeby wam nie zasłaniać. A no i tutaj radzę nie ryzykować zbytnio. Bo ja byłem dość daleko, szedłem aż od początku, więc tam od dołu po prostu mógł ktoś sobie podlecieć i zjeść mnie. A ja sobie teraz polecę tak. Zabiorę temu troszkę i wrócę. Myślę, że to jest całkiem dobry sposób. Teraz sobie spokojnie mogę tędy polecieć, znowu zabrać troszkę. Aha, on teraz zginął, więc no mogę sobie tutaj spokojnie, myślę, polecieć. Tylko nie chcę jakoś mega daleko, bo chciałbym mieć widok jeszcze na tutaj na początek naszego wężyka, więc teraz pójdę tu, bo gdyby od góry ktoś na nas wpadł, to też by mógł mnie spokojnie zabić. Mam 1600 punktów, no nie jest to wynik jakiś mega, ale w sumie patrząc na to, jak szybko te punkty się zdobywa, ile teraz dostanę? No całkiem sporo, prawie 200 punktów. Więc patrząc na to, jak szybko te punkty się zdobywa, no to jakieś mega trudne. Być nie może, tylko że oni pewnie też, zabierając nam klocki, też zmniejszają nasz wynik, to jest raczej pewne. Widzę, że ten, co jest pierwszy, na mapce patrzę, jest chyba koło mnie, bo jest tam taki wielki kawał punktów. Ile mi brakuje do miejsca 10? Całkiem niedużo. 4300, ja mam 2000, więc może. Czemu by nie? To jest jakiś zielony. Moglibyśmy spróbować. Się przestraszyłem. No dobra, ktoś go zjadł, więc jego punktów raczej już nie zdobędziemy. Też nie chcę się za daleko tutaj, wiecie, wydostawać. Tu jest Alex i Alexa w sumie, chociaż nie chcę go na razie porobić. Wolę spokojnie sobie pobudować punkty, bo chciałbym być choć raz w top 10. Tylko, może być to trudne, bo Alex zaraz pewnie zacznie mi zjadać moje tutaj zdobycze. Jeżeli Alex zacznie zjadać mnie, no to ja nie będę miał innego wyboru, będę musiał po prostu tutaj zacząć go zjadać również. Teraz tu zamkniemy. No, widzicie, jest to taka fajna, chillkowa gierka. Boję się, że ta gra zrobi ze mną to, co zrobiło ze mną Slitherio, czyli grając w Slitherio ja się tak bardzo wkurzałem, byłem tak zawsze stiltowany, dlatego też dużo przeklinałem, a wam się to właśnie nie podobało, że przeklinałem i przez to było tak dużo łapek w dół. No ale trudno, no, wiecie jak to jest, no czasem niektóre gry tutaj wywołują wilka z lasu i tak trzeba, jestem 14, więc zaraz zawita top 10 tutaj do nas, coś tak czuję, chociaż teraz poleciałem tak dość mocno i boję się, że to może się źle skończyć, ale nie skończyło się i dzięki temu zdobyłem dużo punktów. No patrzcie jak to się jakoś laguje tak dziwnie. 3000, zaraz tam będę, no co, nie ukrywajmy, jestem 12, teraz zjem trochę żółtemu, a żółty jest tutaj, więc dość niebezpiecznie, ale no spoko, mogę też tutaj zjeść, jestem 10, dobra, szybko wracaj, uff, udało się. Ojej, chciałem w niego wlecieć, tam jest ich dużo.
Tutaj poważna walka tu się toczy, muszę przyznać. A ja w sumie... O, żółty zginął, więc spoko. Tak jak mówiłem, właśnie nie wiedziałem, czy chcę brać udział w tej porządnej walce. Tutaj niebieski coś próbuje porobić, ale... No nie dam mu niestety porobić. I którzy jesteśmy? 11, wypadliśmy z listy. Jak mogłem wypaść z listy? Halo? Czy ktoś zjadł trochę mojego terytorium? Czy ktoś zjadł moje terytorium? Znowu jestem 10. Więc wejdźmy tutaj na wszelki wypadek. Okej, tutaj jest jakiś inny, ale ja go tutaj ładnie porobiłem. No taki chyba jakiś, no jestem 5. Chyba jakiś kurdenowy, bo tak sobie leciał przez pół mapki. W sumie nie wiem czemu, jaki był powód tego, że on tak słabo leciał. Czy nikt mnie nie zjada naprawdę? Wróciłbym znowu tam do góry, ale tam jest ich dużo, a ja nie chcę zryzykować. Jestem 6 na razie, bawię się dobrze, ja to zawsze miałem taki dość defensywny styl. Defensywny styl grania, więc tutaj znowu sobie wrócimy. Tutaj powiększymy odrobinę nasze terytorium, oto. 7, no cały czas spadamy, ale to pewnie dlatego, że ja powiększam terytorium, ale też mnie zjadają pewnie tam. Więc myślę, że to może być dobry kierunek, tylko że tu jest jakiś zielony. I czemu on ma takie jakieś wzorki dziwne? Widzicie? No ale ten zielony dość dużo mnie zjadł, więc ja go też tutaj podjem. Chociaż się postaram. Jest! Ale fart! A kurde, mnie porobił, jak dziecko mnie zrobił. Nie wiem, co ja próbowałem zrobić. Kurde, to było słabe, powiem wam. To było naprawdę słabe, ale byłem w top 10, 5 byłem najwyżej. Spróbujemy jeszcze raz, to już teraz wiecie. Zrobiłem swój cel, na dzisiaj był cel, żeby być w top. Byłem w top 10, wiadomo, no to pewnie jeszcze raz albo dwa razy zagramy sobie. I cel jak zawsze będzie top 1 na serwerze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie się tutaj będę uczył, ale tutaj jest różowy i ja bym już go tutaj chciał porobić. I go porobiłem właśnie, no niestety nie zdążył wrócić do domku. Tu jest kolejny różowy. Też nie zdążył wrócić do domku, tylko czy ja zdążę wrócić? Ja zdążyłem, więc no idzie nam jak na początek, naprawdę dobrze, już mamy ponad 1000 punktów. Byłem 5, było to dość ciekawe przeżycie, tutaj szybko nie zdążyłem. Niestety, on będzie próbował mnie tutaj porobić, ale no ja mu nie dam. O, i teraz go mam. Nie mam go, a teraz go będę miał. Pięknie. Dobra, no tak jak mówię, to te manewry tutaj trzeba przemyśleć. Wszystko trzeba tutaj, musi być przemyślane, bo... O, widzicie? Patrzcie. A kurde, on już tutaj jest. A, tutaj chciał mnie porobić. A, teraz mnie porobił. No i właśnie o takie manewry tutaj mówię, że to jest ciężkie. To jest ciężkie. Jeszcze raz, ostatni raz. Zielony teraz. Dobrze, zielony, bardzo ładny. W sumie chyba zielony najbardziej mi się tutaj podoba. Czy tutaj będzie można jakieś skiny robić? Nie wiem. Pewnie tak, bo widzieliście, że tamten zielony, który był koło nas, miał jakieś takie wzorki na tym zielonym kolorze. Ale do końca nie wiem. No zielony jest naprawdę fajny. Ajajajajaj, no i porobił mnie. No niestety. Nie widziałem, że to jest blisko jego tutaj całej ekipy, ale zaczniemy jeszcze raz, bo no dość krótko nam to zajmuje. Gra jest naprawdę intensywna. To nie jest takie Sliterio, gdzie ja tam nagrywałem godzinę ponad. Wiecie o co? Aha. Ale jestem głupi. Mniejsza. To nie jest Sliterio, że właśnie nagrywałem ponad godzinę. Było bardzo dużo cięć, bo to trwało bardzo długo. Tutaj mogę sobie robić, co tak naprawdę mi się żywnie podoba, jeżeli chcę grać w taki sposób, to mogę oczywiście grać w taki sposób. Zobaczymy. Tutaj tą rozgrywkę może właśnie w troszkę wolniejszym stylu poprowadzimy. Mamy tutaj mało. Tutaj jesteśmy w takim miejscu na mapie, a przynajmniej może mapa jeszcze się nie załadowała, ale to wygląda jakbyśmy byli naprawdę sami na tym krańcu mapy. Więc nie mam się chyba zbytnio o co martwić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc no co, lećmy sobie na spokojnie. Tutaj spróbujmy zamykać. Są na pewno znowu jakieś techniki, o ile kratek warto wychodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale no, ja na razie tym jakoś mega nie będę się przejmował, tylko spróbujemy zdobyć oczywiście jak największą przestrzeń. Był lag i prawie wpadłem na sam koniec mapy. Tu jest jakiś różowy, którego wcześniej
Widać nie było, ale ja wolę teraz wrócić, bo jeśli różowy zobaczy, że ja tutaj gdzieś jestem, to dość łatwo będzie mógł mnie zjeść. Dobra, nie wiem, gdzie jest różowy. Wygląda tak, jakby różowy sobie poszedł po prostu gdzieś. Ale no mniejsza. Ja tutaj różowego sobie zagarnę. Te małe części jego też sobie zjem, żebym miał po prostu jak wrócić w razie czego, żebym miał gdzie wrócić. O, tutaj sobie zagarnę. No i co? I zjadamy różowego powoli. Tylko gdzie ten różowy może mieć początek? Ten różowy taki całkiem duży się wydaje, nie? Ale no, pozjadamy też ich. Jestem ciekaw, czy za zmianę koloru na przykład, jeżeli ja teraz... O, jest różowy. Okej, chciałem go tutaj porobić, ale to może nie wyjść tak, jakbym chciał do końca. No nie wiem, czy ja lubię takie zabawy. Takie zabawy są fajne na tro... Je, ale jestem głupi! Dobra, koniec. Koniec. Na dzisiaj, jako pierwszy odcinek, jako taka wstępny odcinek ze Splixio, myślę, że koniec. Gra jest naprawdę fajna, bardzo fajna. Jeżeli chcecie, to sami sobie wejdźcie oczywiście i zagrajcie. Polecam, bo można przy niej odpocząć. Jest całkiem przyjemna, muszę przyznać. Myślę, że pojawi się więcej odcinków. To też zależy oczywiście od waszego odzewu, czy wam się spodoba, czy nie. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.